Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl, witam was w nowym let's playu na moim kanale, który będzie teraz grany z KO Challengers. Zagrajmy w szalone przygody Kaczora Donalda jako ostatnia wersja na moim kanale i ogólnie ogrywana. Kochani, kiedyś ogrywałem wersję na Nintendo 64, dokładnie to w 2019 roku, czyli już będzie 2 lata temu. I widzieliście, jak wyglądała wersja PC-towo, Dreamcast-owo Nintendo 64. Jako, że to była wersja, która miała lagi i miała generalnie zlagowany soundtrack i tak dalej, i tak dalej, to postanawiam w ramach pokuty za to, że wyglądało to jak wyglądało, to pierwotnie chciałem ograć wersję na PC-ta. Jako, że wersja na PC-ta mi nie działa z jakiegoś powodu, mimo że próbowałem różnych rzeczy, żeby ją odpalić, to postanowiłem ogarnąć sobie emulator Red Dream, czyli nowy emulator Dreamcasta. I dzisiaj zagramy sobie w Kaczora Donalda Going Quackers, albo po prostu szalone przygody Kaczora Donalda. Ruszamy. Tutaj będziemy mieli, że tak powiem, zaraz cutscenkę. O, oj, ścisz trochę, dokładnie tak. Ostatnia wersja Kaczora Donalda będzie ogrywana na tym oto kanale i być może kiedyś ogram jeszcze wersję na Game Boya Color albo Game Boy Advance. Aczkolwiek jak już bym miał ogrywać tę wersję, to tylko i wyłącznie na streamach, bo już odcinkowo nie będzie żadnego Kaczora Donalda w moim wykonaniu. No. I jak słyszycie, mamy teraz o wiele lepszy soundtrack. Jak się tak wsłuchacie, jest o wiele on lepszy niż to, co było nam zaprezentowane w wersji na Nintendo 64. Ale też nie ma co winić tej biednej wersji na Nintendo 64, bo jednak, no nie ma co ukrywać, ale wersja na Nintendo 64 miała soundtrack odtwarzany przez system. No, to tyle ode mnie. No, i sobie przy okazji widescreena ustawiliśmy. No, wszystko jest gitara, sound, mamy tutaj oczywiście wszystko na maksa, bardzo dobrze. New game i możemy sobie stworzyć nasz saveik w sumie. P-O-M, oczywiście. Jak najbardziej tak. Sorki, że jeżeli ja się będę tak troszeczkę zacinał, ale po prostu jestem podniecony, że ostatnią wersję Kaczora Donalda ogrywam na kanale. I oczywiście standardowo będę siedział cicho na cutscence, ponieważ chcę się po prostu... Chcę, żebyście wy mogli sobie posłuchać, co oni tam gadają i przy okazji ja sobie na nowo po raz ostatni posłuchać tego, co oni mają tam do powiedzenia. To chciałem powiedzieć. Dobra, lecimy z koksem. Hurry up, doll! Turn on the TV! It's almost time for Daisy's report! And now, please watch this intrepid live report from Daisy, our famous reporter. This is it! Daisy, you're on the air. Thank you, Robert. I'm actually in the foreign kingdom of Merla, the terrible magician. Now that I've finally found a way to enter his secret temple, we will know what his terrifying new plans are. He's fantastic! We can hear him from here. I'll try to walk up to him without being seen. I'll try to get closer. There! There's Murloc! He's working on a very strange machine. Who's there? You'll never get out of here. Let me go! Let me go! Daisy is in danger. I'm gonna rescue her. I can help you reach Murloc's kingdom with my incredible gyro gamma tubal teleport.
I'm coming, Daisy! I'm gonna save you! Hey! He left too soon! At the moment, my machine doesn't have enough power! I need your help! From Daisy, you're back! No dobra, jesteśmy już po cutscence, tak więc ruszamy z gierką. Aj, ta muzyka, kurde, Laboratorium Gyro. Normalnie nostalgią w pysk. Pamiętam to, jak kiedyś ogrywałem wersję pecetową i ten wspaniały traczek nam tutaj, co oczywiście mi towarzyszył, ale teraz nam towarzyszy w tym let's playu. Kurde, jak ja się cieszę. No ale dobra. Cutscenka wytłumaczyła nam całą fabułę, która, jak wiecie, nie jest ona zbytnio skomplikowana, ponieważ o co chodzi? Chodzi o to, że Daisy po raz trzeci już została porwana przez Merloka i naszym zadaniem jest oczywiście odbić Daisy z rąk Merloka. I do akcji przyłącza się oczywiście nasz główny bohater, czyli Kaczor Donald oraz Gladstone, który również poleciał na ratunek Daisy. Aczkolwiek coś jest jedna rzecz, którą zwróciłem ja uwagę i pewnie nie tylko ja, ale nie wiem, czy zauważyliście w cutscence, która właściwie miała miejsce. Tam mieliśmy taki właśnie też coś ala taki portal, który miał X-a na środku. To był X, który w zasadzie jest wzięty z wersji na PS2 i to tylko pokazuje, że wersja na PS2 jest tą taką główną wersją Kaczora Donalda. O dziwo. Oczywiście wersja na Dreamcasta Kaczora Donalda korzysta z silnika pecetowo-dreamcastowo Nintendo 64, silnika, który został również użyty w Raymanie 2. Nie muszę oczywiście takich rzeczy tłumaczyć. I to jest oto machina, która będzie nam towarzyszyła w tym let's playu. I zanim ktokolwiek powie, czy to jest jakaś ogromna różnica między wersją Nintendo, znaczy między wersją PS1, PS2, odpowiem, ta maszyna po prostu nie będzie za nami, że tak powiem, podróżować, ale zobaczycie, o co z nią chodzi. Okay, Donald, here's the plan. You have to go to the top of Ducky Mountain and put a reflector dish on the summit. This will produce enough energy for me to teleport you to Duckburg. No. Więc teraz Gyro po prostu nam powiedział, że musimy udać się do Ducky Mountain, czyli właśnie do naszego pierwszego świata. I mam taki zamiar się oczywiście tam udać. W końcu słyszymy sobie taki konsolowy soundtrack, a nie kurde taki odtwarzany przez system. Ciekawostka, jeżeli chodzi o ten świat. Jak wchodziliśmy tutaj w wersji na Nintendo 64, to grała zupełnie inna muzyka. To jest dlatego, że jak wiecie, gra ma podzielone dwa soundtracki na każdy poziom. Mamy poziomy 2D, gdzie soundtrack gra z poziomów 2D i poziomy 3D, gdzie gra soundtrack z poziomów 3D. Ogólnie w wersji na Nintendo 64 z jakiegoś powodu leciała tutaj muzyka z poziomu 2D. Ta muzyka, która teraz słyszycie... Słyszycie ją, prawda? To jest muzyka, która leci w poziomach 3D. Nie wiem, dlaczego zrobi w tym akurat wyjątkowo świecie taką zmianę w wersji na Nintendo 64. When the yellow light bulb lights up, it means that you found the key to the boss warp pad. When the green sword lights up, it means you recovered all our toys from Murloc's evil spell on that level. And when the blue clock lights up, it means that you beat Gladstone's record time on that level. You get it, Uncle Donald? Oh yeah, one more thing. Complete all four levels to fix the boss warp pad. No, więc tutaj Hyzio nam tłumaczył, że platforma, na której on stoi, to jest platforma z piątym poziomem i tam czeka na nas Gladstone i kiedy znajdziemy Gladstone'a, to on dam na możliwość robienia czasówek w tej oto gierce. Więc takie oto buty, moi kochani, szanowni państwo, którzy oglądają ten oto let's play. I tak robimy sobie tę gierkę na 100%, zaczynając z pierwszym poziomem Forest Edge. Ale w głównej mierze to tutaj Hyzio nam właśnie tłumaczył, że aby dostać się też do bossa, to musimy oczywiście pokonać cztery poziomy.
i wtedy sobie odblokujemy platformę z bossem. Ale przy okazji, żeby odblokować platformę z bossem, to musimy zbierać cząsteczki tej platformy. Ale ta muzyka jest bardzo fajna, nie? Bardzo ją lubię. Tym bardziej w wersji PC-towo-Dreamcastowej. To jest jeden z lepszych soundtracków. Ogólnie ta gierka bardzo ładnie wygląda na Dreamcasta. Tym bardziej, że mówię, no ogrywam z tego emulatora Redream, który jest w zasadzie nowym emulatorem Dreamcasta, tak jak już na początku tłumaczyłem. I może dla was, dla niektórych oczywiście grafika w tej gierce wygląda trochę brzydko, ponieważ nie wiem, wygląda, filtry tutaj jakie są, to przypominają strasznie, jakbym ogrywał to z konsoli. Otóż dlatego, że aby mieć lepszą grafikę, tak jakby Full HD albo 4K Resolution na Redreamie, to trzeba niestety zapłacić za to. To jest taki troszeczkę minus, ale zaleta tego jest taka, że jak odpalasz Redreama i jakiś ROM z gierką, no to już od razu gierka ładzia, nie musisz nawet kombinować nic z żadnymi ustawieniami. Oczywiście ja będę starał się tę gierkę w Sony Vegasie jakoś tak trochę upięknić, czyli wiecie, tak troszeczkę może, nie wiem, rozjaśnić czy coś. Zobaczymy, będę starał się użyć jakichś filtrów i jeżeli nie użyję żadnych filtrów, no to będziecie wtedy widzieli tak, jak ja to teraz opisuję, czyli tak normalnie, jak powinno być. W sensie, jak to powinno wyglądać. Kurde, i tak cały teraz poziom rozgadałem na temat Redreama. No może nie cały, ale jakąś tam część poziomu. No i to są właśnie te platformy, które będziemy zbierać. I przy okazji, jak widzicie, też atakujemy książki, które mają... które nam spełnią właśnie takich miśków, które musimy zebrać. No i to jest oczywiście, te miśki to jest dodatkowa rzecz do zrobienia 100% tutaj. No i dobra, tutaj mamy już exit. No, i w taki oto sposób pierwszy fragment platformy został zebrany i dzięki temu mamy tutaj właśnie już dwie rzeczy zebrane. Trzecia rzecz to oczywiście będzie czasówka Gladstone'a. Więc w jaki mam plan na ten let's play? Będę robił tak, że najpierw zaczynam od poziomów 3D, czyli tych tutaj na dole, a później robimy na samym końcu poziomy 2D. Nie będzie tutaj żadnej jakby różnicy, nie będzie tutaj żadnego kombinowania, po prostu zaczynamy od razu od poziomów 3D, a potem od poziomów 2D. Nie, grafika w tej gierce jest bardzo ładna. No, jak widzicie, teraz ogólnie zbieramy takiego shake'a, który pozwala nam na trochę taki speedboat. Oczywiście jest to shake, który po wypiciu go, no właśnie, pozwala nam szybciej biegać i szybciej ogólnie atakować potwory. I w tle, kiedy będę oczywiście miał tego milkshake'a, to dam wyciętą muzykę z tej gry. Bo jak wiecie, wersja na Nintendo 64 miała muzyczki z milkshake'ów. I te muzyczki, z tego co ja robiłem research, a robiłem research do tego let's play'a, krótki, ale robiłem, są normalnie te muzyczki również w wersji na Dreamcasta i PC-ta, tylko nie zostały one dokładnie zaimplementowane w samej gierce, ale w plikach, w danych gry można znaleźć muzyczki z milkshake'u. Przynajmniej w wersji Dreamcastowej, nie wiem jak w wersji PC-towej, ale wiem, że w wersji Dreamcastowej w danych gry możemy zobaczyć, że miały być muzyczki milkshake'ów. I szczerze powiedziawszy, muzyczki milkshake'ów lepiej brzmią w obecnej wersji, jaką ogrywam, niż w wersji na Nintendo 64. No, i tutaj mamy oczywiście drugi poziom Donalda, czyli w momencie, kiedy Donald zostanie zaatakowany, to po prostu jest on zdenerwowany i może na siebie przyjąć tylko jeden cios. Kiedy Donald ma zwyczajny wyraz twarzy, taki właśnie uśmiechnięty, jaki ma zawsze, o, jaki ma teraz chociażby, to może na siebie wtedy przyjąć dwa obrażenia. Kiedy jest wkurzony, to może tylko jedno na siebie obrażenie przyjąć. No i teraz będziemy musieli tylko ostatnią książkę znaleźć. Oczywiście warta kwestia, którą trzeba tutaj dopowiedzieć sobie,
jest taka, że każdy świat ma zupełnie inną zabawkę do znalezienia. Tutaj w świecie Ducky Mountain mamy do uratowania miśki. W następnym świecie będziemy mieli prawdopodobnie samolociki, a później nie wiem, co będziemy mieli. Szczerze nie pamiętam już. Dawno grałem w Kaczora Donalda, jeżeli mam być szczery. Co do moich wspomnień za dzieciaka, przyznam szczerze, bez bicia, że kiedyś jak zaczynałem moją pierwszą potyczkę z Kaczorem Donaldem, to miałem problemy z pierwszym światem gry. Naprawdę, miałem ogromne problemy, jeżeli chodzi o pierwszy świat gry. I przyznam, że gierka mi no trochę kopała zadek. Ale później troszeczkę, że tak powiem, zmądrzałem, troszeczkę nabrałem skilla. No i udało mi się troszeczkę, że tak powiem, żeli popą podskillować i gierka już nie sprawiała mi żadnego problemu. Dobra, Dangerous Cliff, czyli niebezpieczny cliff. Ogólnie ten let's play to też jest odpowiedź dla pana Zakolnikowa, który nagrał wersję Nintendo 64. I ja chcę teraz temu panu pokazać, jak się tak naprawdę gra w kangurka. To przyzwyczajenie, kiedy kurde robię let's play z kangurka Kao zamiast Kaczora Donalda. Ej, czy ja teraz zasugerowałem, że powinienem robić tylko i wyłącznie let's play z Kaczora Donalda? Kto wie, może bym, nie wiem, miał sponsora na kanale w postaci Disneya. W każdym razie, co chciałem powiedzieć? No ten let's play to jest właśnie taka odpowiedź dla pana Zakolnikowa, więc pozdrawiam cię, panie Mateuszu. I ja panu pokażę, jak się gra w tę gierkę, jak się robi prawilne 100%, a nie tam jakieś 0,5%, jak ty to tam zrobiłeś. A, jak widzicie, zresztą gierka nie wygląda na jakąś długą gierkę i mogę wam tu już tu z miejsca, tu i teraz powiedzieć, że gierka do długich nie należy. Szczerze powiedziawszy, jak robicie tę gierkę na 100%, to nie wiem, jesteście w stanie tę gierkę całą przejść w 3 godzinki? Tak mi się wydaje, jak nie robicie 100%, to nawet w 1,5 godzinki i macie całą gierkę zaliczoną. Szkoda trochę, że taka krótka gra, ale z drugiej strony nie ma co się dziwić, no to jest ogólnie jedna z łatwiejszych gierek od Ubisofta, nie? No bo pamiętajmy, że oni na swoim koncie mają kultowego Raymana 1 i kultowego Raymana 2, kultowego Raymana 3 i ogólnie słyną z Raymanów, z Beyond Good and Evil i tak dalej, więc i też z Assassinów, więc musimy też patrzeć na to, że jednak nie są to takie serie, które jesteś w stanie, powiedzmy, tak od razu od buta sobie przejść. Bo jednak no to są gierki, które troszeczkę od ciebie wymagają, jeżeli chodzi o poziom trudności. O kurde, Steama zapomniałem wyłączyć. Jakieś nowe przedmioty w ekwipunku. Co tu mnie Steam trolujesz? Nie, ale powiem wam... Kurde, co ty mi na ekranie wyskakujesz, ty głąbie jeden. Wyłącz tego Steama. A przy okazji tutaj tak wygląda oto menu. Jeżeli chodzi o menu opcji, tak więc dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Oczywiście, że tak. Musiałem takie krótkie zsynchronizowanie zrobić. Taką krótką synchronizację, bo czemu by nie? Myślę, że to nie jest zły pomysł. Ale kurde, mi się podoba już prowadzenie tego let's playa. Mimo, że na początku troszeczkę się zaplątałem, to myślę, że jednak jest jakby nadzieja, jeżeli chodzi o ten let's play. Oczywiście wada trochę Milkshake'a jest taka, że w momencie, kiedy go weźmiecie, to musicie teraz czekać, żeby jakby ten efekt minął Milkshake'a. No ale jak widzicie, nie trzeba za długo czekać. Przy okazji, to była platforma po lewej stronie tam z bossem, jak zresztą widzieliście, że ją zebrałem. Jest ona troszeczkę trolująca, nie będę tego ukrywał, dlatego że no, jak pierwszy raz grasz w gierkę, to łatwo ją pominąć, nie żeby coś. A teraz robimy poziom The Track. Ostatni poziom, jeżeli chodzi o Ducky Mountain. I tak, i wiem, że zaraz ktokolwiek może mi wyjechać z tekstem, że Pomidor, ale ty zgapiesz od polskiego gamera 17, bo miałeś ogrywać wersję na peceta, a ogrywasz wersję na Dreamcasta. Jak już mówiłem na początku, miałem pierwotnie w planach ograć wersję pecetową, ale z jakiegoś powodu raz mi się tylko ona włączyła i później w ogóle nie chciała mi się włączyć. Nieważne, czy robiłem, nie wiem,
format kompa, czy cokolwiek robiłem w tej dziedzinie, zawsze kończyło się po prostu tym, że z jakiegoś powodu nie chciała działać. A nie chciało mi się szukać na Allegro lub na innych tam aukcjach, wiecie, wersji pudełkowej z Kaczorem Donaldem. Tylko stwierdziłem, że no nie wiem, jak już mamy tą wersję na Dreamcasta, to spróbuję z tym Red Dreamem. No i się okazuje, że ten Red Dream, czyli ten nowy emulator Dreamcasta, jest strzałem w dziesiątkę, bo jak sami widzicie, jak on dobrze ładzia. To mówię, to jest taki fajny efekt, jakbym teraz ogólnie ogrywał tę grę z konsoli, a ogrywam z emulatora, nie? Wiadomo, no, grafika może i nie jest na jakimś wysokim poziomie, ale z drugiej strony, no, kurczę pieczone. Dla mnie grafika w tej gierce i tak jest bardzo ładna. Ogólnie ta gierka jest bardzo kolorowa i bardzo piękna moim zdaniem. Wiadomo, no, grafika trochę gorsza jest w wersji na Nintendo 64, ale nie chcę, żeby ten Let's Play był jednym wielkim festiwalem hejcenia wersji na Nintendo 64, bo zdaję sobie z tego sprawę, że wersja na Nintendo 64, do tego co wiem, była jedna z pierwszych wersji Kaczora Donalda, więc tutaj jakby mogło być tak, że mogło troszeczkę inaczej... No wiecie, mogło to po prostu inaczej wszystko wyglądać, nie? Zresztą, no mówię, no, to nie... Nintendo 64, jeżeli chodzi o konsolę, to była mocną konsolą spośród, nie wiem, takiej Sega Saturn czy PlayStation 1, no ale z drugiej strony nie była aż tak mocną konsolą, żeby, nie wiem, utrzymywać jakąś, nie wiem, grafikę pokroju 4K Resolution. No bez przesady, nie? O, i tutaj mamy platformę z bossem, ostatnią. Każda wersja Kaczora Donalda ma swoje różnice. W tej wersji zbieramy platformy z bossem, żeby... W sensie platformy bossa, żeby odblokować bossa. Tak, wiem, masło maślane, ale wiecie o co chodzi. W wersji na PS1 musieliśmy zbierać takie magiczne kule, żeby jakby odblokować bossa. A w wersji na PS2, z tego co pamiętam, o ile pamięć mnie nie myli, to... Właśnie, co robiliśmy w wersji na PS2? Ty, bo nie pamiętam. Nie pamiętam, co byśmy zbierali. Może mnie ktoś poprawi w sekcji komentarzy, w sensie tam wytłumaczy mi. Bo zapomniałem, szczerze powiedziawszy. A i nie skomentowałem. Pierwsze 22 minuty sesji i już pierwszy fail mieliśmy. Albo dopiero pierwszy fail. W ostatnim poziomie. Tak więc, jeżeli chodzi, mówię, o tę gierkę, no to moje wspomnienia, w sensie jeżeli chodzi o ten świat, to moje wspomnienia były po prostu takie, że miałem problemy i to z poziomami 2D i z poziomami 3D. Nie pamiętam, jakie były najgłupsze śmierci albo śmierci warte skomentowania, w sensie moje jakby fejle, ale wiem tylko, że no trochę po dupie dostawałem, bo nie potrafiłem troszeczkę ogarniać tej gierki. Dobra, pogadajmy teraz z Hyzio. No, udało nam się uratować zabawki Hyzia, więc teraz czas na piąty, sekretny poziom, który w wersji na PS2 był piątym głównym poziomem i nie był on żadnym sekretnym. W wersji na PS1 to też był sekretny poziom, więc czas na Bear's Path. Bear's Path, albo Bear's. I czas na cutscenkę. Czas się wyciszyć. O, co to za wiewiórka? Halo, co to ma znaczyć? I ten Donald poszukujący nie wiadomo kogo, nie wiadomo czego. Po co ty się tak wydzierasz? No jak widzicie, nie był to mądry pomysł iść tutaj. Ponieważ mamy tutaj gościa, który chce się z nami rozprawić. Wow, co jest grane? Czemu gra tutaj tak zwolniła? Halo, co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Halo, czemu ten poziom tak chodzi dziwnie? Ale on polagowany ten poziom jest.
Dobra, chyba jest wszystko w porządku. No, lekkie ścinki są, no ale no nic na to już nie poradzę. Chciałbym, żeby tak nie było. Ale oczywiście, no jest jak jest, więc muszę się niestety chcąc nie chcąc z tym pogodzić, że takie ścinki mają miejsce. I przez jedną z tych ścinek w ogóle zginąłem, tak swoją drogą. O, teraz się trochę ogarnęło. Tak, początek tego poziomu jakiś taki ten dziwny, polagowany. Ale ważne, że teraz dobrze ładzia. Więc posłuchajmy sobie teraz soundtracku. Tak, jak też zresztą pamiętacie, tak jak wam mówiłem na początku, w tych piątych poziomach w każdym świecie Gladstone, że tak powiem, jest na samym końcu, tak więc nie jest to żadna tajemnica, więc będziemy mogli zaraz go spotkać, bo za niedługo będzie koniec tego poziomu. Ładna sceneria tutaj, kurde. Te wodospady, te mosty. Pamiętam jak w wersji PC-towej, kurde, lubiłem też podziwiać takie widoki. Aczkolwiek zawsze kończyło się to tym, że po prostu w najgłupszy z najgłupszych sposobów ginąłem. W ogóle tak... życie! Dobra, walić już to życie. Nie zdobędę go. Fuck. Miałbym 17 życie. Szkoda. Szkoda, miałbym 17 życie, ale... W tej gierce łatwo bardzo życia zdobyć, tak więc dla mnie to nie jest żaden problem. No jak widzicie, to już był koniec poziomu. Pa, niedźwiadku! Nie wiem czemu z pewnego punktu widzenia, jak tak patrzę na jego model, to trochę przypominał mi jakiegoś, nie wiem, kogoś spokrewnionego z misiem Yogi. Nie wiem, czy pamiętacie misia Yogi. Hey Donald, you finally caught up to me. What do you say you and me have a little competition? If you can beat all my time records in this area, then I'll give you something worth running for. Okay, Donald? By the way, good luck! You're gonna need it to break my records. Więc teraz dostaliśmy zegarek od Gladstone'a, który nam wręczył i dzięki czemu będziemy mogli teraz robić jego czasówki. Jaka będzie nagroda za jego czasówki? Zaraz zobaczycie, jak nam się oczywiście uda zaliczyć te czasówki. Więc Hyziu sobie teraz nie wiadomo gdzie uciekł, prawdopodobnie do czwartego świata. Ups, spoiler. I na miejsce Hyzia obok platformy stoi sobie Gladstone, jak zresztą widzicie. Ciekawe, czy możemy z nim pogadać. No to pogadane. To teraz zaczynamy wszystkie poziomy tak jak zaczęliśmy niedawno, tylko z tą różnicą, że robimy teraz czasówki. No oczywiście, Gladstone Time Attack. Te czasówki są o wiele lepsze niż w Crashu Bandicoocie, moi drodzy. A dlaczego? Ponieważ skrzynki, które tutaj będą, są również skrzynkami z czasem, ale one nie zamrażają ci czasu, tylko one ci dodają czas. Rozumiecie, o co chodzi? Nie ma czegoś takiego, że tutaj masz czas zatrzymany na 3 sekundy czy coś, tylko plus 2 sekundy, plus 2 byczku. Oj, podoba mi się to. Plus 5. Ogólnie wersja Kaczora Donalda, którą teraz ogrywam, bo jak wiecie, są 3 wersje Kaczora Donalda, jeżeli chodzi o takie oddziały Ubisoftu. Mamy szanghajową wersję, czyli wersję PlayStation 1. Mamy wersję montrealową, czyli bodajże wersja na PS2 oraz GameCube'a. Oraz mamy Casablanca wersję, czyli to jest wersja na Dreamcasta, Nintendo 64 oraz na PC-ta. I to jest właśnie ogrywana wersja spod studia Ubisoft Casablanca. Taka ciekawostka dla osób, które mogły tego nie wiedzieć, aczkolwiek warto o tym wspomnieć. O, tutaj jest jeszcze żyćko. Tak, jak wracamy do poziomów, to żyćka również wracają, więc jeżeli chcecie oczywiście sobie zgrindować troszeczkę żyć, to ta gierka jest po prostu do tego idealna. Serio, to jest gra, w której... jakby wam to powiedzieć.
ciężko jest, żebyście mieli Rage Quita. Ona nie jest trudną gierką. No może trzeci świat jest troszeczkę taki skomplikowany, ale nie powiedziałbym, że jest to trudniejsza gra, albo jedna z trudniejszych. Dobra, dziękuję za uwagę, dobranoc, mamy zaliczoną czasóweczkę. Będę komentował te czasówki, bo mogę sobie tutaj na luzie jakby tematy poruszyć inne, spoza jakby głównego tutaj założenia Let's Playa, bo wiadomo, uderzam bardzo w informatywność, a chcę jak najwięcej na temat gierki powiedzieć i wydaje mi się, że mówię i tak dużo na temat gierki. Ogólnie mam plan co do sesji, żeby podzielić te sesje na światy, czyli po prostu w pierwszej sesji, cała pierwsza sesja by polegała na pierwszym świecie. Boże Jezu, cała pierwsza sesja by polegała na pierwszym świecie, to źle brzmi. Pierwszy odcinek to byłby pierwszy świat, drugi odcinek to byłby drugi świat. Na takiej zasadzie myślałem, żeby zrobić ten let's play. Aczkolwiek zobaczymy jak wyjdą odcinki, bo na razie na liczniku widzę 31 minut i 30 sekund. My teraz robimy czasówki, więc jest spora szansa, że ten odcinek może być 30-iluś minutowy. Więc jeżeli ktoś lubi u mnie oglądać 30-minutowe odcinki, to będzie idealna seria dla tej oto osoby. W ogóle też rzecz, którą muszę skomentować, może to za wcześnie komentuję, ale jak słyszycie, są tutaj odgłosy klatki z Raymana. I myślę, że nie będzie tutaj tajemnicą to, że po prostu... O, drugi fail. I to na czasówce jeszcze. Aha, i przy okazji jak giniemy na czasówce, to nie ma czegoś takiego, że musimy wszystko od zera robić, tylko po prostu od checkpointa, tak więc... ta gierka pokazuje jeden wielki środkowy palec dla Crasha Bandicoota. Bo wiecie, w Crashu jak zginiesz w czasówkach, a raczej na czasówkach, no to musisz cały level od zera robić, ponieważ... W Crashu ogólnie nie ma checkpointów, jeżeli robisz czasówki. Tak więc taka ciekawostka. Wracając do tematu, no. Słyszeliście teraz ten dźwięk, nie? To był dźwięk z tego, jak klatka się bujała w Raymanie 2. Otóż nie jest tajemnicą to, że ponieważ Ubisoft jest odpowiedzialny za Kaczora Donalda, to po prostu sobie zapożyczyli odgłosy różnych tam rzeczy z Raymana 2. Więc będziemy mogli słyszeć dużo takich nawiązań do Raymana 2. Fajna ten czas w sumie po boku. Więc tajemnica z dzieciństwa została rozwiana. Tak naprawdę, kiedy mamy początek i koniec tęczy, to koniec tęczy kończy się w lesie, a nie kurde przy jakimś tam garnuszku złota, jak to zawsze było wmawiane. Nam przynajmniej. Oczywiście, że chcemy robić czasóweczkę. Myślę, że w tej gierce spokojnie jestem w stanie zdobyć z 50 żyć. Na luzie. Aczkolwiek zobaczymy, jak wypadnie to na let's playu, bo wiecie, jest coś takiego jak tak zwana klątwa let's playa. To jest termin, który bardzo często jest używany przez nas let's playerów. I polega on na tym, że po prostu rzeczy, które zwyczajnie jak grasz sobie poza nagrywaniem są łatwe, w trakcie let's playa jest pokazywany tobie jeden wielki środkowy palec i po prostu te najłatwiejsze rzeczy zwykle robisz po chuju, za przeproszeniem. Tak więc nie powinna to być żadna tajemnica. Tak myślę, że w razie co zrobię sobie po prostu sesyjkę do drugiego świata i w sumie przejdę jeszcze drugi świat, a następny świat po prostu zrobimy w następnej sesji. Myślę, że dwie sesje z Kaczora Donalda to będzie ideolo, bo pierwotnie chciałem nagrać całą gierkę od razu, ale nie wiem czy będę w stanie, bo jestem świeżo co po robocie dopiero co wróciłem w sensie. Miałem na 6 rano do godziny 10, a jeszcze później idę na 21 do godziny 2 albo 3, więc... Takie to jest życie, moi drodzy. Takie to jest życie człowieka, który non-stop pracuje. No dobra. Tutaj oczywiście nie wspomniałem też o tym, że będą tutaj chodziły sobie misie, albo to są bobry z tym, z siekierą. Wiecie, tak zwane tutaj gierka nam pokazuje, że jednak to są tacy, wiecie, drwale, nie? Że oni sobie tutaj drzewka ścinają. 21 żyć, bardzo dobry wynik, moi kochani.
Bardzo mi się podoba to. Fajnie, że będzie to kolejna seria ogrywana z kangurkiem Kao, bo w sumie tak, nie żeby coś, ale wiecie, no ten kangurek... O, udało mi się zeskipować cutscenkę, jak Donald tańczy. Fantastycznie, bo to się akurat nauczyłem od polskiego gamera, bo pamiętam, że on wspominał o tym, że aby pominąć cutscenkę, gdzie wiecie, Donald się tak tańczy, to trzeba po prostu spamować przyciskiem na padzie. No w moim przypadku to jest X, bo ja sobie pod X-a ogarnąłem kontrolki. Zresztą ja mam kontrolki bardzo takie PlayStationowe, nie wiem jak to się ogólnie mówi, po prostu kontrolki z playaka. Czyli przykładowo kwadratem atakuję, X-em skaczę i tyle w zasadzie. A trójkątem to jestem w stanie włączyć lub wyłączyć HUD, czyli albo interface, to co jakby mamy tutaj u góry, czyli jakby liczba gwiazdek oraz liczba żyć. Ale wracając do tematu, co ja chciałem tutaj poruszyć, bo już zacząłem temat i ten... Nie wiem, kurde, zapomniałem, powiem wam szczerze. A to taki typowy teraz u mnie, że ja bardzo często zapominam rzeczy, które chcę poruszyć. No ale idzie nam jako tako w miarę dobrze, jako tako po japońsku. A, dobra. Nie chwal dnia przed zachodem słońca, Michał. Ucz się na błędach. Nigdy nie mów takich rzeczy, bo później właśnie dzieją się takie rzeczy, że potem nie widzisz przeciwnika i giniesz w żałosny sposób. Tak więc nie rób takich rzeczy, błagam cię, Michał. Po prostu nie rób. Uwaga na tych typów, bo oni są niebezpieczni, jak sami zresztą widzicie. Tutaj na dole nie ma życia, bo pamiętam, że tutaj była platforma z bossem. Więc możemy gnać do przodu, ignorując to, co tutaj ma miejsce. Ale milkshake by się teraz przydał. No i przy okazji 23 życie. Miałbym ich pewnie 25, gdyby nie te dwa fejle, które miały miejsce. No ale to też jest dobry wynik, jak na pierwszy świat. Choć znam takich, co w tej gierce są w stanie wykręcić wynik 99 żyć, aczkolwiek no mówię, no ja do tych ludzi się akurat nie zaliczam, a szkoda, ale myślę, że też można byłoby zrobić. I lecimy, kurde, mamy dosłownie cukrzycę teraz. Bo tak, bo efekt, który teraz Donald miał, że wiecie, on tak szybko biegł i tak dalej, no to jest tak zwany efekt cukrzycy, jak to gierka nawet nazywa. Wow, Donald! You really surprised me! Some of my skill must be rubbing off on you. No, i tamta jakby maszyna to było miejsce, w którym mogliśmy sobie zmieniać stroje. Tak, to jest zasadnicza różnica między wersjami, które ogrywałem dotychczasowo. W wersji Ubisoft Casablanca, czyli PC-towej, Nintendo 64 oraz Dreamcastowej, po zrobieniu czasówek od pana Gladstone'a dostajemy kostium. I w tym wypadku jesteśmy kaczorem na wakacjach, który jak widzicie ma przy okazji aparat na sobie. Więc czas na walkę z pierwszym bossem, jeżeli chodzi o Ducky Mountain. I przy okazji dzięki temu skończymy Ducky Mountain. A kim będzie ten boss? Zaraz się dowiem. Bernadette the Bird. Czyli ogromny ptak, który w zasadzie, jak widzicie, jest otyły i jego atakiem głównym na chwilę obecną to będzie latanie na samą górę i zrzucanie na nas jajek z jego pisklakami. Czyli Bernadette jest na tyle taka głupia, że poświęca swoje dzieci tylko po to, by nas unicestwić. No ale jak widzicie, nie jest to trudny boss. Po prostu ona sobie leci do góry, zrzuca jajeczka i musimy po prostu unicestwić ich bachorów.
A, znaczy ich, jej bachorów. I po ostatnim bachorze po prostu ona sobie leci do góry i znowu będzie próbowała nas swoim ciężkim dupskiem zgnieść. Ale oczywiście jej się to nie uda, bo jak żeby inaczej. Ale szanuję, kurde, muzykę tutaj. Aha, i drobna porada. Jak jajko jest w trakcie zniszczenia albo wyklucia się, nie warto atakować, ponieważ wtedy sobie odejmiecie, że tak powiem, energię. I po bosie. Jak widzicie, nie był trudny. Był bardzo łatwy. Był żałośnie łatwy, jakbym to mógł nawet powiedzieć. I w taki oto sposób pani Bernadette de Bird została zamordowana w bardzo brutalny sposób. Brutalny. Tak jest. Brutalny.